Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry The Crew Wild Run, żeby nie było. Bo już w ogóle The Crew nie mogę grać, bo kupiłem ten dodatek. Więc tak, mam swój motocykl i mówiłem wam w poprzednich odcinkach, że chcę kupić sobie Ducati, drugie takie Ducati, które chciałbym zrobić na ulicę. Mam tutaj troszeczkę zrobionych misji frakcyjnych. Moment, wezmę sobie myk i tu już powinny mi się pojawić frakcyjne zaraz. Umiejętności, misje, o, frakcje i PvP. I tutaj mam kilka na pewno wykonanych. O, tutaj mam myk do zebrania, kasiorę. Zobacz wynik. Trochę tej kasy mi się uzbierało. Wykonałem sobie submit w poprzednim odcinku. Widzieliście, jak sobie z tym radziłem, albo i nie radziłem. Wyślemy tutaj kogoś, myk. I udało mi się wygrać tuning dragowy. Niespecjalnie jestem z tego zadowolony, bo wolałbym wygrać monsterowy tuning. Mogę teraz w każdym razie moment, tutaj musimy sobie. Mogę sobie teraz zrobić za darmo każdy samochód, jaki chcę na ten drag. To jest drag, bodajże tak mi się ktoś kojarzy. To chyba drag po prostu. No to jest fajna sprawa, no ale ja nie mam jeszcze żadnego monstera, a chciałbym koniecznie zobaczyć, jak wygląda monster. Ojej. Monster... Monster. Monster Jeep Grand Cherokee. O, o to mi chodziło. Dobra, zobacz wyniki. Tutaj też 16 tysięcy będzie. Jak wysyłamy kolejnego zawodnika, czy lub zawodników. Myk, o, już 100%, dobra, rozpoczynamy. No i git. To już chyba wszystko ma wykonane, tylko te trzy dalej, nie chce mi się dalej tego wysyłać. Więc tak, idziemy do. Nie wiem, ile ten motocykl kosztuje, ale chyba... myślę, że na pewno mi starczy tej kasiory, no bez przesady, nie może on kosztować więcej jak 426 tysięcy, no bez jaj. Trochę tej kasy mam, niedużo, ale no zarabia mi się nią teraz łatwiej, bo raz, że wysyłam na... nie wiem, czy go na ulicę można zrobić. O, chodzi mi o tego, no może na ulicę, to świetnie. Raz, że wysyłam sobie, tak jak widzieliście teraz, znajomych na te misje frakcyjne i tam zawsze 16 tysięcy wpada, to jeszcze dostaję sporo kasy za łupy. Nie. Także to jest fajna sprawa. Widzę, że teraz auta są jakieś na przecenie. Można by się rozejrzeć. Ej, co to my tu... Ford SVT Raptor kosztuje 59 tysięcy. To jest naprawdę fajna okazja. Zobaczmy, co tu jeszcze jest takiego taniego. Tam widziałem coś było za 15 tysięcy. Mini Cooper. O Boże, nie, tego nie chcę. Aston Martin Vantage za 207 tysięcy. Świetnie. To jeszcze jakieś sportowe auto musi tu być w takiej ładnej cenie. Tylko żeby mi później starczyło na tuning. O, RUV, pięknie. Maserati Gran Turismo. BMW M5 za 72 tysiące, nieźle. Miura, nawet by mi starczyło na Miurę, wow, wow. Ale już na takiego Hammera mi nie starczy. Tak samo nie starczy mi na Vanquisha. Nie starczy mi, no bo te nie są na przecenie. Musi być jakaś spora obniżka, minus 25%, to jest nieźle. RUV. Tu mamy SLS, kurczę, sorry. Tych już nie kupię, one są drogie. Nie kupię sobie ani Agery, ani Huayre. Ale nie żałuję, bo zależy mi troszeczkę na tym. Chociaż jakiś z tych słabszych samochodów mogę kupić, znaczy słabszych. Po prostu tańszych. Nie? Tutaj mamy co? Mustang Fastback, tego mam, ale mam tylko wersję uliczną. Bo jakąś tam dostałem sobie, taką o Ford Mustang GT 2011. Halo? No cześć, wiesz co, ja nie mogę teraz rozmawiać, bo nagrywam. Oki, no to będziesz zaraz w domku, tak? No dobra, no to trzymaj się, dzięki, pa. Także widzę, że tutaj tych... aut już tak za bardzo nie ma na przecenie. Znaczy tu są chyba wozy, które już posiadam po prostu. Więc chodźmy sobie siek tutaj. O, to jest taniocha. Ja tych aut nie jestem nimi zainteresowany. Jeździłem chyba nimi nawet w becie The Crew i jakoś tak
No nie do końca. Tu mamy jeszcze jakiś tryb ekstremalny. Zobaczymy, co tu jest. Aha, to są ogólnie wszystkie samochody, jakie można zrobić na tryb ekstremalny. Fajnie, że to się tak tutaj pokazuje. No, bo od razu widać, z czego można zrobić monstera. Ze Skyline'a można zrobić monstera. To jest nawet pokazane tutaj w miniaturce, jak to wygląda. Jest Jeep Grand Cherokee Monster. Nie mogę powiększyć tej miniaturki, ja chciałbym, zobaczcie, jak to wygląda. Biorę go. Nie kosztuje aż tak dużo, można go zrobić tylko na wyczyn, nie przeszkadza mi to. Myślę, że to będzie fajne auto do tuningu, może będzie miał jakieś fajne bodykity, sprawdzimy sobie. Mamy seryjnego dziada, okej. No to chodźmy teraz tunigować motocykl, który obiecałem. I zrobimy go rzecz jasna na ulicę. To nie będzie najszybszy motocykl w moim garażu, bo ogólnie wszystkie pojazdy zrobione na ulicę są wolne. Tam 300 km na godzinę, nie więcej. Fajnie wygląda. To jest taki Mustang GT, można by powiedzieć, fastback. Tylko że troszeczkę poszerzony. Zobaczcie, że mamy tutaj panoramiczny dach. Wow, naprawdę, to jest ekstra. Nie mogę tego inaczej jakby pokazać, ale myślę, że widzicie to, że... O, teraz widać, nie? Że dach jest z szyby i przepięknie to wygląda. Chciałbym się kiedyś przejechać jakimś samochodem. Nie wyobrażam, znaczy chciałbym zobaczyć, jak to jest, jak siedzisz w kokpicie takiego auta, jak nad tobą te krople deszczu podczas szybkiej jazdy tak sobie mykają. O kurde, to by było ciekawe. No myślę, że już za kilkanaście lat takim autem się przejadę. Ale dobra, wracajmy sobie do świata rzeczywistego. Weźmy sobie motocykle. Jest tutaj. Pewnie listę przejechałem dwa razy, nie przejmujcie się tym. Tutaj mamy Ducati Monster. Rzeczywiście, to jest Monster. Ale mam nadzieję, że w trybie ulicznym będzie wyglądał ładniej. Reszta i tak będę przeważnie jeździł w ten sposób, na tej kamerze, bo ją najbardziej lubię. Tak naprawdę ten tuning uliczny, on pod względem osiągów niewiele się różni od tego pojazdu seryjnego. Tu mamy tunera ulicznego, mykamy sobie tu. Sporo tych promocji jest, fajna sprawa. Nie wiem, czy dzisiaj będę tunigował jakiś samochód na Dragstera. Mam taki zestaw, więc... O, 15 tysięcy, spoko. Kupujemy. Nie jest to drogi jakiś tuning na 40 poziomie i myślę, że skoro tak tanio kosztował, to pokupujemy sobie jeszcze jakieś części, chociaż one po 24 tysiące chyba kosztują jakoś tak. Troszeczkę szkoda, że lusterka są, chciałbym je usunąć, nie podobają mi się. Można sobie kolorek, ale mi się tutaj jeden podoba, o, ten mi się podoba. Siedzenie, o proszę, można siedzenko sobie zmienić. O, można sobie owiewkę dać. Z owiewką? Zostałem z owiewką, a co? Tu się niewiele zmienia. No ale dobra, damy tak. Felgi. Innych nie możemy, ale zostawiam te standardowe, bo są drogie. Lusterka. Można dać chromowane, ale będą się bardziej od... Co tu dodaje ta owiewka? Aha, dobra. Coś tam jest. No i mechanika, kurde, jaki wieśniacki kask ma w ogóle. Układ wydechowy. A nie, zobaczcie, 7 tysięcy kosztuje taka część. Premia do przyczepności. Nie jest to droga sprawa. O, myślę, że wszystko możemy sobie tutaj ulepszyć na maksa. I zobaczymy, ile ten motocykl będzie śmigał. Pięknie. Tak. I tak już mamy 1000. Ładnie, ładnie. I redukcja masy, 7 koła. Kurczę, jeszcze 56 tysięcy mi zostało, a motocykl w 100%, no prawie na maksa zrobiony jest. Nie będzie to najszybszy motocykl tak naprawdę. Albo jak mówiłem, na ulicy te motocykle są słabe i ogólnie pojazdy. No ale mamy już naprawdę fajny pojazd na ulicę. I zobaczcie, zainstalowałem tą owiewkę z przodu i ją rzeczywiście widać, no... Głupio by było, jakby nie było widać jak naprawdę, ale... Coś tam leci, 200 na godzinę jest,
na budziku, to jest całkiem spoko. Ale tu mamy jakąś taką autostradę. Zjedziemy sobie na nią. Bardzo podoba mi się ta minimapka w The Crew. Teraz dopiero co się przesiadłem w ZenFS'a 2015 i tamta mapka jest w 2D. A tutaj mamy taką 3D, a raczej może nie, no 3D mapkę. I ja zdecydowanie lepiej potrafię się przygotować do jakiegoś zakrętu. Wiem, jak on będzie mniej więcej przebiegał, niż właśnie w tym NFS-ie. No dobra, ale 250 km to tak luźna guma. Pochyliłem się aktualnie już na tym motorku, więc... No właśnie, tak jak mówiłem, 300 km na godzinę jest dość ciężko. I tak samo jest w przypadku samochodów. Ale dobra, wbija mi się szóstka dopiero. I muszę już hamować niestety. Podejrzewam, że tym motocyklem będzie się fajnie robiło, wiecie co będzie się fajnie robiło? Będzie się fajnie robiło slalomy. Myślę, że po drodze jakiś spotkamy, chociaż tam widzę test prędkości. Bardzo fajny, zwrotny motocykl w porównaniu do tego torowego Ducati Diavel, z którego się przesiadłem przed chwilą, bo jeździłem nim. No to jest znacznie lepiej, tutaj zdecydowanie lżejszy chyba i bardziej zwrotny motocykl. A tak swoją drogą jestem ciekawy, czy twórcy gry naprawili ten defekt, gdzie u dealera samochodowego czy motocyklowego jest pokazane, że Ducati Diavel waży 2010 kg, co jest fizycznie niemożliwe. Ale po prostu się ktoś tam pomylił o 1.0, o czym mówiłem też w poprzednich odcinkach, które możecie sobie zobaczyć, bo oczywiście zachęcam do tego. Nie no, wow, 45 poziom i plus 7 do przyczepności. Znaczy do przyczepności, ogólnie plus 7 do statystyki, ale jest tutaj premia do przyczepności. Fajnie, udało mi się zrobić jakiś tam byle jaki test umiejętności i jeszcze zdobyłem fajną część. Czy mam jakieś ciekawe miejsce? Tyle nim ciekawego, że można sobie tu wjechać. A jest to teren taki, można powiedzieć, zamknięty. Ale okej, mamy już fajny motocykl stonikowany na ulicę. I tak naprawdę mało kto się chce na tym PvP ścigać tymi motocyklami. A momencik, co my tu mamy? Aha, to są tunel Monsteru. Czyżbym ja wygrał właśnie monsterowy tunik, a nie tunik. A nie tunik. No. Silverado chciałem zrobić na Monstera. Nie, to jest po prostu wyprzedaż. Cholera, kosztuje 450 tysięcy. A, łudziłem się, że będę mógł zrobić sobie tunik za darmo, że ja to wygram, ale wygrałem jednak na Monster, tylko na Dragster. O. No, także nie fajnie. No dobra, chodźmy sobie zatem teraz na PvP. Teraz praktycznie na każdy z trybów, czy to uliczny, czy to wyczynowy, wszędzie mam po prostu motocykl gotowy do jazdy i rywalizacji. Każdy na każdego. No i git. Silverado jest ogólnie zajebiście dużym samochodem, ja już to mówiłem w poprzednich odcinkach, ale to będzie wspaniały dragster, coś tak czuję. Chociaż już auto zrobiłem na rajd, no i się nie spisało, nie jest to samochód, który ja preferuję do rajdów. Do rajdów mam Camaro ZL1, chyba z 2011 roku. To podstawowe, flagowe można powiedzieć Camaro w tej grze. Oczekiwanie na graczy. Ja bym wybrał sobie właśnie teraz ten tryb uliczny. Motocykl bardzo fajnie udało mi się bez problemów i małym kosztem stunigować praktycznie na maksa w trybie ulicznym. To jest bardzo, bardzo fajną sprawą. Nie widzę tutaj, żeby ktoś dobija, ale chyba nie może dobić. Ktoś tutaj ma w ogóle Alfę Romeo 8C Competizione stunigowaną na tor i w ogóle wymaksowaną. Nie uważam, żeby był to jakiś fajny samochód, nie podoba mi się z wyglądu, ale okej, możemy wybrać sobie już wyścigi, wyłączam kolizję i co możemy tu wybrać? A, wezmę sobie to. Góra Prezydentów. O, to może być fajny wyścig.
Ten koleżka, on jest w ogóle w pierwszej lidze. So what the fuck? Jeszcze nic nie wybrał sobie tutaj. I uwaga, będzie wyścig uliczny. Jej! Super. Mamy Ducatiego, lecimy. Ja nie wiem, gościu jest chyba AFK, bo nie wybrał żadnego wyścigu. Nie, ale samochód sobie wybrał. Nissana Skyline'a będzie miał 1299 punktów. No i wywaliło mnie z gry. Okej. Kolejne losowanie. Sprawdźmy teraz, czy uda się wbić. Nie wywaliło. Okej, kolejny raz ulica. Tym razem kolizje będą włączone. Jest więcej graczy, więc myślę, że będzie lepsza zabawa. Wbiłem ponownie do gry i mam nadzieję, że teraz mnie wywali, a jest jeszcze taka możliwość, kiedy będziemy dołączać do już samego wyścigu. Nie wiem, ogólnie też coś dzisiaj mam problem z netem. Ja zawsze mam problemy z tą grą, ale teraz przy okazji, gdy pojawił się ten update Wild Run, to w ogóle mnie to nie rusza nawet. To jest dziwne, bo w momencie, kiedy mi gra nie działa, gdy ja kupuję grę i ona mi nie działa w jakiś tam sposób, to jest jedyna gra, jaka mi nie działa w ogóle poprawnie, no to wtedy ja ją wywalam do śmietnika. A The Crew musi być naprawdę zajebiste, że ciągle ta gra mnie do siebie ciągnie i ja chcę w nią grać, mimo że mam z nią problemy. To normalnie jestem nie ja. Jestem jedynym motocyklem w tym wyścigu. Zobaczymy, jak dam sobie radę. Bardzo dobrze mam stunigowanego tego mojego motorka. Ojej, tam ktoś jedzie bardzo ładnie stunigowanym R34. Ktoś mnie tu próbuje ramować. Świetnie, ale ja się nie dam, bo ja jestem lucek. O, troszkę mnie zarzuciło. Powiem wam, że na tym... Wow, ktoś tam z tyłu jedzie, ma jakąś kierownicę. Nie wiem, co to jest. A to jest dziwne. What the fuck? Ktoś ma jakąś dziwną ikonkę. Aha! On jest ostatni, okej, dobra. To są eliminacje, nie zwróćcie uwagi. Ale fuck! Co się tak ramują łupki? Zobaczcie, jak się... I to Rusek był! Rusek oczywiście musiał zramować. Dimitri pieprzony. Ale tak mają, no. Ogólnie jest tak, że ja zauważyłem, że te motocykle mają naprawdę fajne przyspieszenie. I gdy ja go tylko wyprzedzę, oni nie będą mieli ze mną szans, nie dogonią mnie. Ja na tych zakrętach ich wszystkich porozwalam. Autentycznie, dobra. Grzejemy. Ramują się, cholera, no, ale spoko, ja sobie dam radę z nim. Ja zaraz ich tu dogonię, nie ma opcji, że nie. Tam jest drugi. O, jednego wywaliło. Dobra, jeszcze tylko tych dwóch pokonać i w zawodach, no. Ja ich łatwo tutaj wyprzedzę, niech tylko... O, już ich doganiam, proszę bardzo. I na razie Dimitri. Oj, musimy tutaj zrobić ładne, pięknie. I co? Dimitri, naramowałeś się. O, fakt, znowu problemy z połączeniem. Kogo tym razem wywala? Ten nie chce być ostatni. A, bo on z pierwszej ligi jest, to nie, on musi oczywiście wyjść, bo on nie może przegrać. Pierwsza jakaś tam liga srebrna, zobaczcie, musiał wyjść, bo mu nie poszło. Ej, to on nie może być ostatni, nie, bo on nie przegrywa. Kurde, ale nie powiem wam, że motocyklem naprawdę aż za łatwo się wygrywa. Zobaczcie, że te inne tutaj samochody są również mocno stunigowane, tak jak ta BRZ-ka koleżki tam Dimitriego, jak ja na niego mówię, który mnie zramował. Naprawdę mocno stunigowane te pojazdy są. Kurde, o, lampka mi się kończy. O, muszę sobie zmienić światełko, myk. Dobra, o, jeszcze zdążyłem. Dobrze, że taka prosta była. Ale ja tak naprawdę bardzo dużo czasu tutaj miałem, bo... Bo ich ładnie wyprzedziłem. Fajnie można ten łuk robić motocyklem. W ogóle jaka przewaga. Ja rozumiem, czemu oni tak ramują. No zobaczcie, no, bezkonkurencyjny jest ten mój Ducati. Nawet na takim tuningu. Ktoś tam z was pisał w komentarzach, że... niemożliwym jest ogólnie rozwalić motocykl jakimkolwiek samochodem, jeśli motocykl jest stunigowany na poziomie takim, jak ja mam, czyli 220 punktów, a można stunigować na 299 maksymalnie. Także ten motocykl tak naprawdę jest prawie na maksa stunigowany. To jest bardzo mocny tuning. I wiecie, jaka jest tylko wada motocyklów, jeśli chodzi o ściganie? Jest taka, że na lodzie jest bardzo ciężko. Próbowałem sobie jechać Ducati Diavelem na lód i
Jest problem przy pochylaniu się, przy kładzeniu, tak jak teraz. Po prostu zarzuca strasznie i lecimy na ścianę. To jest bardzo fajne oczywiście i słuszne, uzasadnione. I uważam, że to jest fajna sprawa, że tak to zostało rozwiązane. No ale gdy pojawiają się jakiekolwiek takie wyścigi, gdzie musimy jechać po lodzie, no to motocyklem się nie wygra. Albo będzie bardzo ciężko. Okej. I koleżka dostał... zabrano mu pierwsze życie. A ja sobie ładnie motocyklem tutaj bez przeszkód osiągam niesamowite prędkości. I przede wszystkim zauważyłem, że ta wersja uliczna ma świetne przyspieszenie, naprawdę. Bardzo ładnie przyspiesza ten motocykl. Chociaż prędkość maksymalna nie jest tutaj wysoka, bo to jest jakieś 311 km na godzinę jadąc z górki z nitrem. Ale jeśli chodzi o przyspieszenie, naprawdę bardzo, bardzo ładnie się tutaj zbiera. I rzecz jasna też, nie jest to motocykl torowy, ale bardzo przyjemnie mi się nim jeździ jak do tej pory. Dobra, jeden wyeliminowany, teraz Dimitri dostanie po dupie. Mech, yeah. Ciekawe ile ja kasy za to dostanę, pewnie z 16 tysięcy. Powinny być jakieś mnożniki do kasiory. Są ogólnie do wygrania w submicie. No ja sobie teraz wygrałem ten tuning nie monsterowy, tylko dragowy. I nie wiem jaki samochód zrobić na ten drag, bo mogę sobie zrobić jakiś zadar... Okej! Okay. Słuchajcie... motocykle naprawdę są najlepsze. Przed chwilą zderzyłem się z samochodem, nie wiem, ale gdzieś powyżej 150 km na godzinę. Koleś przeżył i jeszcze zrobiłem chyba front flipa. Widzieliście to? Niestety nie mogłem użyć zrobić innej kamery, bo nie wiedziałem co się właściwie dzieje ze mną. Ale przeżyłem to. Wyobrażacie sobie w rzeczywistości jechać 150 na godzinę, uderzyć w jakiś obiekt stojący, w tym przypadku samochód, i jeszcze przeżyć? W becie było przynajmniej tak, że jak się w coś uderzyło, to się spadało z tego motora. Teraz jakoś to nie można spadać. Jeszcze dostałem ulepszenie do motocykla, nieźle. Dobra, 16 560 baksów. To jest naprawdę fajny wynik. No, Dimitri tutaj nie dał rady, no nie ma opcji, żeby dał radę. Ale widzę, że oni nie mają tego dodatku, więc nie ma się co tutaj motocyklem ścigać. Będę miał po prostu za dużą przewagę, chociaż fajnie jest wygrywać. Wezmę sobie jakiś samochód, nie wiem jaki tutaj tryb się teraz wybierze i jeśli mnie nie wywali, to wybiorę sobie jakieś auto. Bo oni chyba nie mają tego dodatku. Chociaż miał tą Subaru BRZ, nie wiem czy Subaru BRZ jest dostępna tylko w dodatku Wild Run. Teraz zobaczymy, no weźmy sobie może tym razem, dawno nie jeździłem rajdowcami. Może wyścig jakiś w kanionie sobie, o po wodzie by się fajnie jechało. No i zobaczymy co oni sobie tutaj wybiorą, jeszcze nie wiem jaki tryb się wylosuje i nie wiem czy mnie wywali czy nie. O, ktoś wybrał tor, jak ja nie cierpię tego wyścigu. Wyczyn i przepychanka. No tutaj raczej motocykla nie warto brać, chociaż w motocykl ciężko trafić. To jest wyczyn, ja wezmę sobie tylko nie Chargera. Wezmę jakiś taki samochód, a możemy sobie wziąć Forda GT. Czy korwetkę. A GT wezmę. Kurde, jakie malowanie! Jesus, kto to wybrał? No na pewno nie ja. Kto wybrał takie malowanie do Forda? Może on w takim świetle wygląda inaczej, może on w garażu tam... Nie wiem. Tragedia, niebieski, jaskrawy kolor, jakieś żółte paski. Masakra, ale dobra. Tutaj chodzi o przepychankę, więc jedziemy od punktu do punktu i im dłużej jakaś tam osoba pozostanie w danym punkcie, tym więcej punktów zdobywa. O! Mam nadzieję, że wytłumaczyłem dosyć zdrowo to. Ojej. Dobra, i tutaj mamy... Ojej, co to jedzie? Aha, to jest dla Ferrari. Ładnie wygląda. Czyli tu mamy tak, tu mamy kolizje włączone, więc trzeba uważać. Tada! Lucek zdobywa dużo punktów. Gdzie teraz jedziemy? Dawaj, dawaj, Fordzie!
gdzie tu jechać? Ja jedę tutaj dalej. O cholera, źle zjechałem. Damn it! Ktoś zjechał za mną w ten sposób. Cholera, ale fajnie się jeździ tym Fordem, naprawdę. Przywalimy w kogoś. O tak, spaduwa. Koniec. Nie ma, jedziemy tutaj teraz. Ile mam punktów? 1000 punktów na stacie. Aż się spycha, chce się spychać, chce walczyć. Nie ma, ja też chcę mieć dużo punktów. O nie, przepychanka. Ale jeszcze się znalazłem, a jeszcze jestem w tym punkcie. Dobra, jedziemy dalej. Tunelem go załatwimy. Uwaga. Tak jest! Luczcek na czele i uwaga, bo się będą spychać. Aj, cholera. Dobra, ładujemy. Nie. Ciekawe felgi ma la Ferrari. Fajny jest ten tryb. O kurde, ale tam Aventador wyrwał do przodu. Spychają się! Lecisz! Nie, nie spychaj. O, wow. Dobra, jedziemy dalej. Gdzie teraz? Tutaj. Który jestem? Ojej, trzeci, spadłem. Aventador i LaFerrari prowadzi. To niedobrze. Gdzie on tam pojechał? Cholera, mogłem sobie mapkę powiększyć. Damn it! Fucking shit. No jak co? Od czego ja się odbiłem? A ten gdzie pojechał w ogóle? A nie fajnie. No to już nie wygram. Raz tutaj, dobra. Może teraz będę chociaż pierwszy. Okej, plus 100 się dostaje ogólnie za to, jak się pierwszym dojedzie na miejsce. Co? Przecież byłem! Trzeba być kołem w środku, a. Że zdecydowanie na tej powiększonej mapce lepiej się jeździ, bo zobaczcie, dokładnie widać, gdzie trzeba jechać. Ha! Nie ma ramowania! O tak! Lucek będzie pierwszy! Lucek będzie pierwszy! No jak się ramuje, skumaniec! Jest! A nie dostałem. Pierwszeństwa, znaczy punktów za pierwszeństwo. Dobra, myk. Trochę punktów wpadnie, niedużo, ale zawsze. Dobra, jest! Dobrze ustawiony Lucek. Będę pierwszy! Tak, będę pierwszy! Jest! Będzie 100 punktów do kieszeni. Świetnie. I uwaga! Tak. Gdzie jest spaduwa? Nie spychaj się. Gdzie teraz? Tutaj. A masz ty! tutaj, ja już wiem, że on... O, shit, przegapiłem zjazd. Tu trzeba było jechać. Troszeczkę się zagmatwałem w tych nitkach. Zobaczcie, jak to na mapie jest tutaj pokręcone wszystko. Dostał punkty, cholera. Spadaj, Aventador. O, ale się ładnie ustawił. Pierdzielony. Dobra, gdzie teraz? Tutaj, okej, świetnie ustawiony. Lecimy. No, Aventador chyba lepsze przyspieszenie ma niż ja. Zobaczcie, jak mnie tam goni ładnie. O! Nieźle. O, wow, ja jadę tutaj. Dalej, Lucek, dalej. A oni już tutaj. Spadaj stąd, dziadu. O tak. Gdzie teraz? Oj, trochę źle wyjechałem. Tu. O kurde, już koniec. Fajny tryb. Taki chamski. Taki w stylu GTA. Ale słuchajcie, druga pozycja to wcale nie jest tak źle. Ja na tym trybie jakoś nigdy nie wychodziłem dobrze, ale... Druga pozycja? No myślę, że Kasiora jakaś wpadnie. Myślę, że Aventador by się tutaj lepiej spisał, bo Aventador lepiej się zbiera od Forda GT. Ze względu oczywiście na na przyczepność, lepszą trakcję. Wygrałem jakąś część. Premia do hamowania, no zawsze to coś. Dobrze, że ten w PvP takie dosyć dobre części się wygrywa. 16 000 wpadło do kieszeni. Bardzo, bardzo
Fajnie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj na tym odcinku z The Crew Wild Run. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzicie, że te motocykle troszeczkę są takie zbyt mocne, jak się gra na multiku. Za każdym razem, kiedy gram motocyklem przeciwko samochodom, wygrywam, mimo że jakimś tam hardkorowo dobrym graczem nie jestem, to udaje mi się bez większego problemu wygrać z każdym, więc to jest może troszeczkę nie fair wobec tych graczy, którzy nie kupili sobie dodatku. Zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, pa pa.